Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W trakcie swoich dyżurów poselskich i spotkań z przedsiębiorcami często był poruszany temat ilości kontroli w firmach i w przedsiębiorcach. Często zdarza się tak, że te kontrole następują jedna po drugiej i często zajmują czas i dezorganizują pracę tych przedsiębiorstw. Jeden z przedsiębiorców, rekordzista, którego poprosiłem o to, żeby mi udokumentował ilość tych kontroli, wskazał, że tych kontroli było 15 w ciągu roku. Myśląc o tym, jak przedsiębiorcy działają, sam będąc kiedyś przedsiębiorcą, wiem, że to bardzo dezorganizuje pracę. Wobec tego moje pytania dotyczyłyby, czy mamy możliwość jakąkolwiek ograniczenia ilości tych kontroli? To jest pierwsze pytanie. I czy instytucje, które kontrolują w każdym roku systematycznie, czy nie powinny na przykład z interwałem 2 lat podchodzić do kontroli w danych przedsiębiorstwach? Dziękuję.